Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj mamy 3 sierpnia 2019 roku, sobotę i ja jestem Kocur, a to jest sklep Fortnite, moi drodzy. Ale przypominam o trwającym od wczoraj konkursie na karnet bojowy. Otóż pytanie było bardzo proste i konkurs jest dwudniowy, także trwa jeszcze dzisiaj. Dzisiaj do końca live'a wystarczy odpowiedzieć na pytanie, który item, która skórka z karnetu bojowego podoba wam się najbardziej i umotywować napisać dlaczego. Prosiłbym tych, którzy już odpowiedzieli, żeby dali znać, wpisali cokolwiek, jakąś szybką informację, że nadal uczestniczą w konkursie pod tym dzisiejszym filmem. Także moi drodzy, zapraszam o 14 live. Gramy customy z nagrodami i z kwalifikacjami do turnieju o PlayStation 4 cały czas. I w trakcie tego live'a odbędzie się losowanie jednego, bądź jeśli będzie was więcej osób, dwóch karnetów bojowych dla was. Ewentualnie, jeżeli macie już karnet bojowy, to jeden ze zbliżonych cenowo itemów będzie można sobie wybrać. Także zapraszam bardzo serdecznie. A tymczasem lecimy w sklep. Mamy parę nowości, zaczniemy od nich. Mamy skała szczeliny. Taki fajny, nietypowy plecak w kształcie takiego meteorytu. Skała po przejściach. Nie jest animowana ani jakaś specjalnie inna, ale wygląda bardzo fajnie. Dodatkowo meteor, malowanie. Bardzo fajne malowanie. Animowane. Bardzo fajnie wygląda. Przypomina magmę, ale uważam, że jest lepsze niż magma. Jest super. Na słabo wygląda na robotach. Na brutalach. Ale na broni wygląda rewelacyjnie. To z nowości. Z nowości mamy jeszcze jedną emotkę, która nazywa się Aż bekniesz i polega na robieniu pompek. Ja myślałem, że piwo się pije, aż się beknie, a nie robi się pompki, ale młodzież widocznie robi pompki. Ja nie robię pompek. W każdym razie to były nowości. Oprócz tego mamy w sklepie Wukonga z zestawu Wukong z królewskimi sztandarami na plecach. Też jedna z azjatyckich skórek, robiona ewidentnie pod azjatycki market. Te skórki tam się sprzedają w kolosalnych ilościach. Nie ma się co dziwić, że dużo tego rodzaju rzeczy pojawia się w sklepie. Dodatkowo smoczy topór. I mamy dalej nawigatora Brutala. Strzelca Brutala, czyli czarne takie bardzo fajne skóreczki. Strzelec i nawigator. Obydwie są dopasowane do tych robotów, nie? Do Brutali. I wczoraj zapomniałem go wam pokazać. Roboburzyciel. Dopasowany do kompletu zbierak. Co my tu mamy jeszcze? Sympatyczka z syntezatorów. Z syntezatorem na plecach. Część zestawu kapela garażowa. Pończochy, siatkowe pończochy, siatkowa rękawiczka. Zielone okulary. Luźna dziewczyna. Jak również mamy dżunglową zwiadowczyni w sklepie. Prosta skóreczka i niedroga i całkiem fajna. I lecimy dalej. Mamy jeszcze dzwonek lamy. To jest sklepaniec. Jedna z emotek, które mnie się osobiście dosyć podobają.
Fajna, długi jest ten ciąg animacji i bardzo fajnie się zazębia. I co my tu mamy? Jeszcze kapil mistrza. No, zdecydowanie tamta motka podoba mi się bardziej, ale oczywiście każda znajdzie swoich fanów. Także to by było na tyle w sklepie na dzisiaj. Sklep na 3 sierpnia 2019 roku, w sobotę. Ja zapraszam wszystkich na 14 na live'a, w trakcie którego odbędzie się giveaway na jeden bądź dwa karnety bojowe. Także proszę, napiszcie odpowiedź, jeżeli chcecie, na pytanie zadane na początku odcinka, jeżeli chcecie uczestniczyć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do widzenia o 14. Trzymajcie się. Hej, hej.